Sprawdź super ofertę w składach budowlanych Wesołek. Szeroki wybór kostki brukowej renomowanej firmy Drogbruk. Przy zakupie kostki projekt gratis. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Materiały budowlane Wesołek. Od fundamentów po dach. Nowoczesna flota pojazdów. Gwarancja bezpieczeństwa i wygody. PKS Kalisz oferuje wynajem autokarów na każdą okazję. Organizujemy przewozy zbiorowe pracowników, wyjazdy rodzinne, wycieczki i delegacje. Oferujemy wynajem dużych pojazdów, jak nowoczesne i klimatyzowane Volvo czy MAN na 50 osób, jak i mniejsze busy jak Isuzu dla 30 pasażerów. A w związku z rozwojem naszych usług ciągle poszerzamy nasz zespół. Szukamy kierowców w pełnym wymiarze pracy lub takich, którzy szukają dodatkowego zajęcia. Oferujemy stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie. Jest poniedziałek, 19 grudnia. Agnieszka Giesz, witam i zapraszam na wiadomości z Kalisza. Z jakimi informacjami wchodzimy w nowy przedświąteczny tydzień? Sprawdźmy. Jest nowy wariant przebiegu szybkiej kolei przez Kalisz. Kierunek lekarski na Akademii Kaliskiej staje się faktem, studia ruszą w październiku. Interwencje przyparkowej i ciasnej, pożary aut i pomoc dla 3-letniego dziecka. Niespokojny weekend. Strażacy z nowymi pojazdami i sprzętem. To przyleciało z kosmosu. Pierwszy taki przypadek w Polsce. A oto szczegóły. Centralny Punkt Komunikacyjny opublikował w piątek kolejny, tak zwany wariant numer 9 przebiegu szybkiej kolei na linii Sieradz-Kalisz-Poznań. Prezentowane wcześniejsze trzy opcje spotkały się z wieloma protestami mieszkańców. Jak będzie tym razem? Ta inwestycja jest wyjątkowa nie tylko z powodu rozmachu, z jakim jest planowana, ale i z racji na emocje, które budzi. Przypomnijmy reakcję części Kaliszan na plan wyburzenia domów, m.in. na Zagorzynku pod tory szybkiej kolei. W postaci projektantów liniowych i drogowych. Wtedy pracownicy CPK przedstawiali, a raczej próbowali przedstawić, trzy warianty przebiegu torów przez Kalisz. Ile domów będzie? Niestety jest to wszystko szacowane w tym momencie. Władzom miasta zależało, by szybka kolej wjeżdżała do Kalisza, żeby tutaj był przystanek, ale tory mają to do siebie, że nie przebiegną nad miastem, tylko przez miasto. Ja nie będę tych rozwiązań bronił, natomiast wie pan, jeżeli tą kolej wybudują i ta kolej minie Kalisz, nie będzie przystanka, to ja uważam, że to jest największa tragedia, jaka może być dla tego miasta. Nie mamy autostrady, nie mamy kolei, nie mamy dróg, nie będziemy nic. Wszyscy młodzi ludzie, którzy w tym mieście mieszkają, mogą pracować w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, mieszkać tu, gdzie są tańsze mieszkania, nie będą mogli tego zrobić, bo będą musieli stąd wyjechać. W piątek CPK poinformował, że m.in. na wniosek władz Kalisza powstał kolejny wynikowy wariant, tak zwany dziewiąty. Dzięki niemu w Kaliszu będzie więc ważny przystanek CPK, a jednocześnie uda się uniknąć wyburzenia 100 domów, które według wcześniejszych założeń kolidowały z trasą kolei. W9 w dużej mierze biegnie obecnymi torami PKP nad ulicą Częstochowską, nad dawnymi magazynami WSK, dalej wzdłuż ulicy Torowej do Obozowej. Wariant numer 9 wyjeżdża z Kalisza nieco innym torem, między Boczkowem a Biskupicami. Teraz trwa dopracowywanie tego projektu, a mieszkańcy mogą go opiniować m.in. przez internet. Akademia Kaliska będzie kształcić przyszłych lekarzy. To, o czym mówiono od około roku, staje się faktem. Dziś władze uczelni ogłosiły, że od października przyszłego roku uruchamiają kierunek lekarski.
Uczelnia od lat prowadzi Wydział Nauk o Zdrowiu, a w nim medyczne kierunki jak pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia czy kosmetologia. W swoich zasobach ma jedno z najnowocześniejszych w kraju monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. A co najważniejsze, Akademia Kaliska posiada prawo do doktoryzowania w dziedzinie nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne. Starania o utworzenie kierunku lekarskiego było odważnym, ale naturalnym krokiem, zdaniem rektora profesora Andrzeja Wojtyły, lekarza byłego ministra i wiceministra zdrowia. No już w tej chwili 80% tych zakładów mamy zorganizowanych. Kadra, ku mojemu zdziwieniu, również jest zorganizowana. Mówił nam rok temu rektor Wojtyła, inicjatorem swojego rodzaju uwolnienia kierunków lekarskich na innych uczelniach niż medyczne, jest obecny minister nauki Przemysław Czarnek, który często gości w Kaliszu. Jak wyjaśnia minister, w Polsce brakuje lekarzy, dlatego jego zdaniem należy ułatwić dostępność tego typu studiów. Czy za tym pójdzie jakość kształcenia? Pomysłodawcy zmian zapewniają, że tak. Wielkopolska na tle Polski wygląda bardzo źle, jeżeli chodzi o ilość lekarzy, bo to jest prawie że najmniej lekarzy w województwie wielkopolskim w skali całego kraju, ale jak się podzieli to na powiaty, to u nas powiat kaliski, ostrowski, pleszewski ma o wiele mniejszą ilość pielęgniarek, położnych, a przede wszystkim lekarzy, aniżeli w całej Wielkopolsce. I to jest również argument, żeby tu w tym miejscu powstał wydział lekarski. Minister Czarnek 15 grudnia wydał pozwolenie na utworzenie kierunku lekarskiego na Akademii Kaliskiej. Akademia otrzymała zgodę na przyjęcie 60 studentów. Kierunek ruszy 1 października 2023 roku. A to nie wszystko. Uczelnia pracuje już nad uruchomieniem studiów prawniczych. Będzie to kolejny milowy krok do utworzenia Uniwersytetu Kaliskiego. Weekend nie dla wszystkich był spokojny. Sprawdźmy najpoważniejsze zdarzenia, w których interweniowały służby ratownicze. W piątek strażacy dwukrotnie wyjeżdżali do pożarów aut w gminie Opatówek, najpierw w miejscowości Cienia Pierwsza płonął samochód osobowy. Spłonął niestety doszczętnie. Kilka godzin później w Chełmcach palił się dostawczy Fiat Ducato. Pożarem objęty był cały przód samochodu. Aby dostać się do ładowni, wyważono tylne drzwi. W obu przypadkach przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. W nocy z piątku na sobotę służby interweniowały w jednej z kamienic przy ulicy Parkowej w Kaliszu. Straży zgłoszono zadymienie na klatce schodowej. Okazało się, że dym wydobywa się z jednego z mieszkań, gdzie mężczyzna podpalił odzież. Ugasił ją przed przybyciem straży. Był agresywny w stosunku do strażaków. Podczas działań strażacy zauważyli, że na kanapie siedzi kobieta, która miała zakrwawioną twarz. Straż wezwała pogotowie i policję. Około 40-letnia kobieta odmówiła jednak zabrania do szpitala. Sprawą zajmuje się policja. W sobotę śmigłowiec LPR-u do ostrowskiego szpitala przetransportował 3-letniego chłopca, który zadławił się orzeszkiem. Do dramatycznej sytuacji doszło w miejscowości Kaszew w województwie łódzkim. Niestety nie udało się szybko udrożnić dróg oddechowych. U dziecka doszło do zatrzymania akcji serca. Ten stan trwał około 5 minut. Na miejsce błyskawicznie udał się śmigłowiec LPR. Ratownicy udrożnili drogi oddechowe. Akcja serca została wznowiona. 3-latek jest w bardzo ciężkim stanie. Jak przekazuje rzecznik prasowy szpitala w Ostrowie, dziecko będzie wymagało specjalistycznej opieki. 3-latek przebywa w klinice anestezjologii i intensywnej terapii pediatrycznej w Poznaniu. W nocy z soboty na niedzielę około 1:30 w kamienicy przy ulicy Ciasnej paliły się drzwi jednego z mieszkań. W środku była 6-osobowa rodzina. Strażacy częściowo ugasili pożar, by jak najszybciej ewakuować znajdujące się w środku osoby. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który przebadał poszkodowaną rodzinę. Nikt nie wymagał hospitalizacji. Drzwi uległy całkowitemu spaleniu. Ktoś musiał celowo je podpalić. Sprawą zajmuje się policja. A przed pracowitym dla służb weekendem strażacy świętowali przekazanie im nowych pojazdów i sprzętu. Uroczystość z udziałem przedstawicieli partii rządzącej odbyła się w miniony piątek w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu.
To prezenty ważne dla nas wszystkich, bo usprawniają pracę strażaków, przez co bezpośrednio wpływają na nasze bezpieczeństwo. Tylko w tym roku na terenie Kalisza i powiatu strażacy, zawodowi i ochotnicy interweniowali ponad 2,5 tysiąca razy. Zdajemy sobie sprawę, że bez odpowiedniego sprzętu, wyposażenia i wyszkolenia trudno byłoby stawić czoła wyzwaniom, z którymi nieustannie przychodzi nam się zmierzyć. Aby tak się stało, muszą za tym iść odpowiednie środki finansowe i przychylność osób, które decydują o ich przeznaczeniu. Jednostka ratowniczo-gaśnicza numer 1 Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu otrzymała średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault. OSP Iwanowice wzbogaciła się o ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN, wyposażony w zbiornik wody o pojemności 5000 litrów. Nowy wóz otrzymała również OSP Mycielin. Przekazany samochód to lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco. Kolejna jednostka, która będzie korzystać z nowego wozu, to OSP Czartki. Jej przekazano lekki samochód ratownictwa technicznego Iveco. OSP Morawin otrzymała zestaw hydrauliczny, pompę hydrauliczną i nożyco-rozpieracz. Spraw, aby te pojazdy strażackie, które są dziełem ludzkiej mądrości i pracy, dzięki Twojemu błogosławieństwu służyły dobru ludzi i ich pracy. Za wstawiennictwem świętego Floriana, patrona strażaków, i świętego Krzysztofa, patrona kierowców, obdarz roztropnością wszystkich strażaków, aby posługując się tymi pojazdami, skutecznie przyczyniali się do bezpieczeństwa i ochrony ludzi oraz ich mienia. Gdy będą się udawać do wyznaczonych zadań, niech towarzyszy im zawsze Chrystusowe błogosławieństwo, który żyje i króluje na wieki wieków. W uroczystości wzięli udział politycy Prawa i Sprawiedliwości, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Dziedziczak, poseł Jan Mosiński i dyrektor biura posłanki do Parlamentu Europejskiego Angeliki Możdżanowskiej Anna Lis. Ja czuję się często bardzo skrępowany na tych uroczystościach, których jest wiele, nieprzypadkowo wiele, dlatego że wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej w tych ostatnich 7 latach rządów pani premier Szydło, później pana premiera Morawieckiego, wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych jest bez precedensu od 1989 roku. Ale to my wam dziękujemy. To jest taka sytuacja, kiedy przykładowo druhowie ochotnicy, którzy swój wolny czas poświęcają na to, żeby służyć wspólnej sprawie, służyć ojczyźnie, służyć drugiemu człowiekowi, służyć zgodnie z tym obecnym na ziemiach polskich ponad 100 lat hasłem Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Owszem, my wam dajemy sprzęt, ale to wy służycie naszej wspólnocie i to my jesteśmy tak naprawdę jako społeczeństwo polskie zobowiązani do powiedzenia wam dziękuję. Fakt szeroko płynącego wsparcia potwierdził zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego brygadier Robert Natunewicz. Ustawa modernizacyjna dla nas zawodowej straży pożarnej, między innymi 13 zadań budowlanych, 2 takie zadania są w Kaliszu, nowe samochody. W tym roku do Państwowej Straży Pożarnej na teren województwa wielkopolskiego trafi 51 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych. 51 nowych samochodów, z czego 33 ratowniczo-gaśnicze. Reszta to są samochody specjalistyczne, mniejsze, większe. Natomiast do ochotników trafi 51 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, czyli mamy ponad 100 samochodów. To naprawdę wynik wspaniały. A my życzymy strażakom tyle samo powrotów z akcji, co wyjazdów. A teraz ciekawostka dla fanów astronomii. Nie tylko, nie ma w Polsce drugiego tak dobrze udokumentowanego gościa z kosmosu. Nie dość, że ten niewielki meteoryt został dokładnie zbadany, to wiemy jeszcze skąd przyleciał, a jego lot na Ziemię został sfilmowany. Dzięki współpracy naukowców z Czech i Polski odnaleziono miejsce upadku kosmicznej skały pod Antoninem koło Ostrowa.
W połowie lipca ubiegłego roku trzy kamery czeskiej sieci bolidowej nagrały przelot jasnego obiektu. Błysk był tak silny, że był dobrze widoczny mimo zbliżającego się wschodu słońca. Czeska aparatura szybko obliczyła trajektorię lotu meteorytu. Naukowcy ustalili, że poruszał się on po rzadko spotykanej orbicie eliptycznej biegnącej między Wenus a Marsem. W ziemską atmosferę wszedł nad Polską. Temperatura stopiła część meteoroidu, reszta spadła na ziemię. Już po dwóch tygodniach na jednej z polnych dróg w pobliżu Antonina natrafiono na dobrego kandydata. Kamień o wadze 350 gramów pokryty wyraźną skorupą obtopieniową. To pierwszy przypadek, gdy w Polsce udało się znaleźć meteor na podstawie materiałów wideo zarejestrowanych przez kamery sieci bolidowych. Meteor z Antonina pod względem chemicznym jest całkiem powszechny, ale i tak naukowcy oceniają go za wyjątkowy unikat. To ze względu na ilość danych zebranych na jego temat. Koniec mrozu, nadciąga duża odwilż. Od wtorku na słupkach rtęci pojawią się tylko dodatnie temperatury, a pod koniec tygodnia będzie to nawet kilkanaście stopni na plusie. Białych świąt zatem nie będzie. Lokalnie popada deszcz i zawieje porywisty wiatr. Dziś wieczorem na termometrach 0 stopni. Synoptycy zapowiadają opady deszczu ze śniegiem. Zawieje także porywisty wiatr, a ciśnienie będzie wysokie. W nocy temperatura będzie wzrastać, na słupkach rtęci już 1 stopień powyżej zera. Jutro w ciągu dnia plus 3 stopnie Celsjusza, na niebie przewaga chmur, jednak znów zawieje wiatr z porywami do nawet 50 km na godzinę. W nocy temperatura spadnie do 1 stopnia, uspokoi się wiatr. W środę od samego rana 1 stopień na plusie, na niebie sporo chmur. W ciągu dnia na termometrach 3 stopnie Celsjusza, może popadać deszcz, znów powieje chłodem przez wiatr. I tą ciepłą prognozą żegnam się z Państwem. Przypominam o naszym portalu faktykaliskie.info. Tutaj więcej informacji również z regionu. Dziękuję Państwu za uwagę. Dobrego wieczoru. Życzę, do zobaczenia.